Bogdan z brudami na influencery. Zaczyna sypać brudami w wywiadach, a kolejni wspólnicy biznesowi się od niego odwracają. I za chwilę przejdziemy do szczegółów. Dodatkowo Apple straciło 80 miliardów dolarów przez karę od Unii Europejskiej. W ostatnich newsach mówiłem wam o pato-youtuberze Papa Smurfiku, który przez wiele lat tworzył content na bezdomnych, którzy żyli w skrajnych warunkach. Jego kanał na YouTubie zebrał naprawdę pokaźne wyniki, bo zdobył aż 100 tysięcy subskrypcji i 70 milionów wyświetleń. Ile? Wszystko za sprawą codziennych filmów, w których mogliśmy zobaczyć celowe podawanie alkoholu osobom uzależnionym, poniżanie i skrajną patologię. Rafał Eś nie dość, że zarabiał z reklam na YouTubie, to jeszcze dodatkowo widzowie wysyłali mu donaty. Gość nawet posunął się do wynajęcia specjalnego, dedykowanego domu wielkiego bezdomnego, gdzie mieszkały wszystkie osoby, które wykorzystywał do zarabiania pieniędzy. Jak się okazało, kilkunastu z nich zmarło. O większości śmierci Rafał Eś informował na swoim Instagramie, jakby to był serial z wynajętymi aktorami. Ale na szczęście do akcji wkroczyła prokuratura, która postawiła mu akt oskarżenia. I wczoraj YouTube oficjalnie zbanował jego cały kanał. Więc props dla wszystkich, którzy nagłaśniali ten temat. Mamy kolejny sukces i następny patus zutylizowany z platformy. W wtorek mieliśmy jedną z największych awarii mety w historii. Do mety należą m.in. Facebook, Messenger czy Instagram. Teraz pytanie, co jest gorsze? Awaria mety, czy awaria po mecie? Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Instagram nie dało się zalogować ani na Facebooka, ani na Messengera. Ja przystojny jestem, co? W przypadku Instagrama użytkownicy nie mogli korzystać z aplikacji i publikować treści. Na stronie Down Detector awarię Facebooka zgłosiło ponad 300 tysięcy użytkowników, a Instagrama ponad 50 tysięcy. Awaria nie ominęła również nieszczęsnej aplikacji Threads, która miała być w sumie konkurencją dla Twittera, ale szybko została zweryfikowana. Nikt jej nie używa. Oprócz aplikacji Mety problemy były też z YouTube'em, T-Mobile czy Discordem. To jest dosyć ironiczne, to rzecznik Mety poinformował o awarii na Twitterze i oprócz przeprosin informacji, że pracują nad rozwiązaniem problemu, to nie ma wyjaśnienia, dlaczego ta awaria powstała. Teraz pogadamy o Apple, że pracuje. A Twitter im coś takiego zrobił? Od tych triców? Czy od Mety też? Od czego? P***ne, nie? Że niby ze sobą konkurują, ale mają takie badże jakby weryfikacyjne. Powiem na to rozwiązaniem problemu, to nie ma wyjaśnienia, dlaczego ta awaria powstała. Teraz pogadamy o Apple, które przez Unię Europejską straciło na wartości 80 miliardów dolarów. Wszystko ILE?! To serwis streamingowy muzyki, czyli Apple Music, który jest drugim największym tego typu serwisem po Spotify. I to właśnie Spotify zgłosiło w 2019 roku skargę do Komisji Europejskiej na monopolowe działania Apple, czyli te słynne 30% prowizji z App Store'a. Apple zabrania w umowie z twórcami aplikacji przekierowywania użytkowników do zewnętrznych operatorów płatności, czyli albo płać, albo odpuść sobie 1/4 klienteli, która ma iPhone. Bardzo podobny i głośny spór z Apple miał jakiś czas temu Epic Games, który omijał ich bramkę płatności, by pozbyć się tej 30% prowizji. W efekcie Apple usunęło Fortnite'a ze swojego App Store'a. Epic Games wtedy rozpoczął tą wielką kampanię, czyli Free Epic Games. Cała sprawa trafiła do sądu i finalnie po kilku latach sądzenia się Epic Games jakoś dużo nie ugrało. Ale tutaj nie mieliśmy żadnej sprawy sądowej, tylko skargę złożoną do Komisji Europejskiej, do której po prawie 5 latach tak się przychylili i nałożyli na giganta 2 miliardy euro kary, czyli jakieś 9 miliardów złotych. Nie możemy też zapominać, że Apple jest firmą notowaną na giełdzie, co powoduje, że jej wszystkie prawno-regulacyjne problemy mają bezpośredni wpływ na kurs akcji, który od ogłoszenia kary spadł o aż 10 dolarów i daje nam to ponad 80 miliardów utraconej wartości. Ostatnio pojawiło się sporo kontrowersyjnych teorii spiskowych wokół MrBeasta. Jedną z nich jest rzekoma kontrola. A to nie jest prawda trochę, co on powiedział. Bo czy tylko przez to stracili 10 dolarów? A tu też dostali jakąś karę, jak stracili 10 dolarów? Słuchaj, no tak po prostu ciarynek, nie? Dla jego osoby przez rządowe połączenie jego agencji. Ale zacznijmy od tej pierwszej, czyli jego sprzedanie kanału na YouTubie i całej marki dla Disneya. Na Twitterze zaczął latać klip z podcastu Ice Coffee Podcast, prowadzonego przez Grahama, który ma ogromny kanał wokół filmu. Współpracował też z MrBeastem, jeden z podcastów nagrał właśnie z nim. I na wyciętym z kontekstu klipie, Graham wkręca swoich gości, że Beast się sprzedał za 5 miliardów dolarów. You hear that MrBeast sold his channel to Disney
No, we what? Didn't. Yes. Really? $5 billion. The number got leaked. Problem tylko w tym, że Twitterowy klip nie posiadał dalszej części tej rozmowy, gdzie Graham śmieje się z gości, którzy w to uwierzyli. He's a horrible liar. Oh, that was a bad Ta fejkowa informacja naprawdę zastała w internecie. Klip na Twitterze zebrał milionowy zasięg, zaczęły powstawać o tym różne TikToki. Mr. Beast sold his channel to Disney. No, we what? Didn't. Really? Yes. Więc w końcu sam Jamie zaprzeczył tej teorii i powiedział, że nie, Disney nie posiada żadnej części jego kanału. Ale od razu pojawiła się kolejna, tym razem trochę mroczniejsza teoria, bo rozeszło się o usunięty wpis, gdzie bestia krytykował fakt, że Nancy Pelosi, czyli pani z amerykańskiego kongresu, może spowodować, że akcje firmy mogą polecieć o miliardy dolarów w górę bądź w dół, bo aktywnie tworzy prawa i zna poufne informacje, a jednocześnie może bez problemu inwestować na giełdzie. I co ciekawe, to pani Nancy ma naprawdę bardzo trafne inwestycje. Mr. Beast napisał, że jest to głupie i tak nie powinno być. I to naprawdę wcale nie jest jakaś kontrowersyjna opinia, bo to jest idiotyczne i daje członkom kongresu furtkę na zarabianie milionów dolarów z giełdy, mając inside'owe informacje. No dobra, no to jak ona to nie będzie robić, to zrobi to jej kolega. Ale post Mr. Beasta, który krytykował członkinię kongresu, został usunięty. Podejrzewam, że Jimmy po prostu nie chce mieszać się w politykę, bo jest mu to do niczego niepotrzebne. Ale po usunięciu tego wpisu pojawiła się teoria, bo okazało się, że w agencji, która reprezentuje Mr. Beasta, jest ziomek o tym samym nazwisku, co pani Nancy. I nawet w internecie nie znalazłem informacji, że jest on jakkolwiek powiązany z jej rodziną, ale ludziom to wystarczyło do wysnucia wniosku, że ktoś tutaj podpadł w kłopotę za krytykę cioci Nancy i agencja go ukróciła. Na co znowu Beast odpowiedział, najpierw sprzedał swój kanał Disneyowi, a teraz Pelosi ma nad nim kontrolę. Nie ma pojęcia, kim jest ten ziomek, żadna agencja nie mówi mu, co może, a czego nie. I podtrzymuje opinię, że ani Nancy, ani żaden inny członek kongresu nie powinien mieć prawa inwestować na giełdzie, mając poufne informacje. Ponad rok temu było głośno o kontrowersjach związanych z firmą Dr. Smile, których usługi reklamowała m.in. Werso, ale też masa innych influencerów. Skrócie, doktor... Uwielbiam, jak ktoś mówi Werso. Smile posługiwał się nieznanym zespołem specjalistów, Borodo, więc nie mogę powiedzieć, kto jest ich specjalistą. A wiesz, co jest Borodo? Klienci mieli kontakt z konsultantami, którzy nie są lekarzami, a po wspaniałym leczeniu często wynikały problemy z zębami czy dziąsłami. Dochodziły do tego naprawdę krzywe praktyki tej firmy, czyli naciski konsultantów, wydzwanianie, nietransparentny sposób uzyskiwania zgody na leczenie, koszty wyższe niż deklarowane na stronie, na przykład 12 tysięcy złotych i nasyłanie windykatorów, nawet jeśli ktoś w ogóle nie skorzystał z usługi. Na Facebooku pojawiła się grupa na kilka tysięcy osób, czyli oszukani przez Dr. Smile, a na temat praktyk tej firmy powstawały liczne TikToki. Przede wszystkim klienci mieli nie mieć świadomości, że podczas rozmowy telefonicznej zawierali umowę. Finalnie firma zakończyła swoją działalność z powodu zszarganej opinii, więc do akcji wkroczył UOKiK i zaczął badać sprawę, o której już w sumie każdy zdążył zapomnieć, ale parę dni temu media obiegła informacja, że Dr. Smile otrzymał karę w wysokości 3,5 miliona złotych, no, konkretnie nie za działają. Nieprawidłowości w procesie zawierania umowy z klientem, objawiające się prowadzeniem rozmowy w taki sposób, że klient nie zdawał sobie sprawy z dokonywania zakupu, czy też nakłaniania rozmówcy do zakupu bez informacji na temat odstąpienia od umowy. Raczej uśmiechu na twarzach osób odpowiedzialnych za tę firmę długo nie zobaczymy, ale przysługuje im jeszcze odwołanie w sądzie. Teraz była taka akcja, stary, albo ktoś dla beki wpierdolił tam mój numer, albo oni jakąś bazę danych i sobie dzwonili. No ale dzwonił bot i mówi, było coś w stylu: przestań mieć problemy z erekcją. Już za chwilę rozwiążemy twój największy problem. No. Ja tego słucham. Beczunia, beczunia. Bekę miałem, nie wiem, czy to na live nawet nie puszczałem. I potem przekierowali mnie do konsultantki. Ja mówię, bo ja tylko chciałem, bo wiesz, dzwonili już tak, nie wiem, to taki automat dzwonił. I tak mówię, no dobra, raz zaczekam. Porozmawiam z tą konsultantką, żeby wyrzucili mój numer z tej bazy danych, bo... No bo to chyba irytujące, jak 50 razy w skali miesiąca dzwonią do ciebie jakieś pety na tym z automatu. I mówię, no, że dzień dobry i że ja bym chciał poprosić, żeby mnie pani skasowała mój numer z tej bazy i już więcej nie dzwoniła. I ty piara do mnie. Proszę się nie wstydzić, to za chwilę rozwiążemy pana problem. Mówię, nie, no, jedynym problemem jest to, że do mnie dzwonicie, no, nie dzwońcie do mnie. No, mówi, proszę się nie wypierać z rzeczywistości. Nie, no, no nie mogę, nie? No. Mamy dosyć absurdalne zestawienie, które pojawiło się w świecie boksu. Tak została ogłoszona walka Mike'a Tysona, czyli emerytowanej legendy boksu, oraz youtubera Jake'a Paula. Walka od razu zebrała milionowe zainteresowanie wśród widzów i wzbudziła wokół siebie tonę kontrowersji. No bo pan Jake Paul kreuje się od kilku lat na profesjonalnego boksera i bierze walkę z 30 lat starszym od siebie chłopem, który swój prime time miał już dziesiątki lat wstecz. To jest już 57-letni dziadek, który swoją ostatnią profesjonalną walkę stoczył w 2000
2005 roku. W 2020 roku zmierzył się jeszcze z Royem Jonesem, natomiast ta walka nie miała profesjonalnego charakteru i zakończyła się wtedy remisem. I oni nawet do plakatu promocyjnego walki z Jake Paulem użyli zdjęcia Tysona sprzed 19 lat i dokleili mu w Photoshopie tatuaż, który ma w dzisiejszych czasach. Chyba po to, żeby po prostu nie wyglądał na takiego staruszka. Jake wstawił też tego potężnie motywującego tweeta, gdzie napisał: to najlepszy zawodnik wagi ciężkiej wszechczasów. Ma za sobą najbardziej okrutne nokauty. Ale jestem młodszy, szybszy i będę ciężko pracował, by stać się silniejszym. Członek mojego zespołu wysłał mi to nagranie, które trener Tysona wstawił 2 tygodnie temu i zapytał się, czy na pewno chcę zawalczyć. Oczywiście, że chcę. I fajnie, tylko że to nagranie, które Jake wstawił, jest sprzed 4 lat. Nawet Twitter Kontekst go w tej kwestii wyjaśnił, a ludzie w komentarzach wklejają to nagranie sprzed 2 lat, jak Tyson pomaga sobie w chodzeniu laskom. I naprawdę bardziej mi to przypomina jakiegoś rodzaju freak fight, ale Jake Paul wcale nie kreuje się na freak fightera, tylko profesjonalnego boksera. No może rzeczywiście nabił rekord na biciu emerytowanych, lżejszych zawodników, którzy nawet nigdy nie walczyli w jego formule i tylko gdy stoczył walkę z pełnoprawnym bokserem Tommym Fury, to przegrał, ale po przegranej walce szybko zbił jakieś 2 kasztaniaków i rekord z powrotem wybił do góry. Walka jednak nie jest tak jednoznaczna. Oczywiście Tyson jest starszy i jest na swojej sportowej emeryturze, natomiast to wciąż 2-krotny mistrz świata w boksie w zestawieniu z kreującym się na profesjonalistę youtuberem. I tak również uważają ludzie, którzy w zdecydowanej większości liczą na tysonowską rękę w górze i wyśmiewają Jake'a za branie walki z Tysonem, który w dniu walki nie będzie miał już 57, a 58 lat, bo w międzyczasie urodzinki będą. Ziomek w swoich 20 latach bije 60-latków. Jake próbuje nas przekonać, że Mike jest dalej w swoim prime time. Tak wygląda Tyson, z którym się bijesz. Cała kontrowersja wokół tego zestawienia sprawiła, że hype na tę walkę jest naprawdę potężny i możliwy. Nie no, Tyson to był kurwa przekotem 40 lat temu, nie? Ale że padną rekordy popularności, jak chodzi o widzów live, bo walka będzie streamowana na Netflixie i każdy z dostępem do tej platformy będzie mógł ją obejrzeć. Zobaczymy, kto wygra, ja was będę na bieżąco o tym informował, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Teraz wrócimy do postaci Boxdala, bo ostatnio nawet jego była wieloletnia partnerka wycelowała w jego stronę armaty i zaczęła strzelać, wyciągając brudy na wywiadach w kontekście ich 8-letniego związku. Madzia udzieliła nie jednego, a nawet kilka wywiadów. W pierwszym wspomniała o wyjściu na ścieżkę freak fightów i chciałaby się zaprezentować w konkurencyjnej gali. Ja wiem, jakie po prostu byłyby komentarze ludzi, no po prostu jak mu zawalczyła fejmy, to by było: a dobrze, wyprosiła sobie tą walkę, albo mam mega gruby plink na kogoś, więc tego bym chciała uniknąć. Uważam, że dużo ciekawsze i dla widzów samych byłoby zawalczenie w przeciwnej federacji. W drugim wywiadzie z rozmowy wynika, że ich stosunki po rozstaniu nie przebiegły tak gładko, jak mówił to Buxton, czyli że... A to w ogóle zupełnie inaczej wyglądało. Nikt tam sam się wypowiadał na internecie, że kolorowo, w zgodzie i tak dalej, a realia zupełnie inne. No i bardzo wyrzucenie kogoś domu przeciwna. Wiadomo, jest to chujowo i obrzydliwe i w sumie patrząc na postać Buxtona jakoś mnie to nie dziwi, ale ze złej strony bierze mi fakt... To wy się jako napski nie lubicie z Boxdalem? Pojebane. Nie jest takie skomplikowane, żeby działowca wydalić. To nie jest takie łatwe, żeby od razu to po prostu sprzedać. No. Co ciekawe, to z materiałów na kanale Buddy, gdzie wystąpił Boxdal, włodarz zniknął z miniatury. No tak. O. To ciekawe. Okay. To ciekawe, to z materiałów na kanale Buddy, gdzie wystąpił Boxdal, włodarz zniknął z miniaturek, natomiast zniknął tak jakoś na jeden dzień, potem znowu jakby został przywrócony. I w internecie pojawiły się komentarze, że Budda dobrze zrobił, Boxdal jest śliskim typem do biznesów, znajomość zakończona. Jednak Kamil to skomentował: nie panikujcie, to szachy, a nie rugby. Wiemy, co robimy, Michał też wie. Nie ma żadnych rewelacji, info z pierwszej ręki. Czyli mamy tutaj tak zwany damage control. Boxdal pewnie sam wie, że mógłby swoją postacią zaszkodzić marce i dystrybucji produktu, więc po prostu świadomie odszedł, może zostać pewnie włączony z powrotem do tego projektu za jakiś czas. I podejrzewam, że za kulisami panowie dalej się ze sobą trzymają. Na koniec przejdziemy przez wczorajszą galę Cloud, która mam wrażenie, że znowu nas nabrała, że będzie czymś fajnym. I to tak już 4. raz z rzędu wyszło jak wyszło. Od początku to na Free Fight'cie mieliśmy walkę Sequento, czyli tego typka, co tańczy na budowie, i chłopaka szpagaty, czyli Lizaka. Największy polski kakold zapowiadał przed walką... Co ty k***a mówisz, człowieku? No k***a, nie wolę... Ja p***dolę. Przesadziłeś! Ja p***dolę, Konopski, nie możesz tak mówić. Nie no, kurwa. Co ty powiedziałeś w ogóle? No widzę tą plakietkę. To łamanie kolan, że rozpierdoli łeb panu Seicento, bo w końcu tyle lat trenuje. Już mówię to przy wszystkich, skrętówką ci upierdam kolano, nigdy no więcej nie zatańczy. No mnóstwo tych przestrzelonek, potężnych uderzeń. A w pranie mieliśmy uciekanie i dominację potężnego budowlańca. W drugiej, trzeciej rundzie zaczął sobie lepiej radzić, jednak to nie było wystarczające i niejednogłośną decyzją zwyciężył Seicento, czyli chłop, co zrobił z 2 tygodnie treningów. Wiadomo, był tam duży przeskok wagi, ale teoretycznie powinien
powinien być też przeskok umiejętności. Z plusów gali to dawno nie widziałem tak dobrej walki kobiet, czyli włodarka Lexi versus Linkiewicz. Było widać, że Marta posiada dwa razy większe doświadczenie i staż, ale props dla Lexi, że to trwało do końca. Widzowie oddali za to ogromny szacun w komentarzach i chyba po żadnej walce Lexi nie miała takich obrażeń. Walkę jednogłośnie wygrała Linkiewicz, ale Lexi teoretycznie miała stoczyć jeszcze jedną walkę na tej gali, bo dzień przed okazało się, że jedna zawodniczek, czyli Gocha od Magikala, została aresztowana przez policję i normalnie zgarnęli ją jak jakiegoś gangusa prosto z Atlas Areny. Prawdopodobnie powinna jakaś taka piosenka w stylu zostawcie Titanika. To powinno być zostawcie Gochę Magical, nie zabierajcie jej. Chodzi tutaj o nieodrobienie prac społecznych, które miała zrobić za swoje przewinienia prawne. Zatrzymaniem Gochy pojawiły się ciekawe cyrki, czyli jeżdżenie na komisariat. Nie mogę, jak pan Warzywek k***a tutaj stoi. Oddajcie Gochę. Ja I tak najlepsze Stanowski pod tym napisał, pod tym postem, wyślijcie w tego w zielonym, wygląda najpoważniej. Trzymanie kartki, oddajcie Gochę. 50-letnia kobieta Małgorzata Zwierzyńska, Gocha Magical, została zabrana. Zaraz będziemy tutaj wchodzić i próbować działać po prostu. No, chcemy po prostu pomóc. Co dziwne, no nie udało się, nie oddali jej. Patrząc na to, jak te czosnki wyglądają, to tak jak Stanowski napisał, maskotka wygląda tam najpoważniej. Wiadomo, ciężko było w tak krótkim czasie znaleźć zastępstwo. Dlatego Gochę miała zastąpić Lexi, jeśli zostałaby dopuszczona przez lekarzy. I w zasadzie każdy dzień przed galą wiedział, że nie ma szans na to, żeby Lexi po walce z Martą wyszło do kolejnej, więc do listy plucia tej federacji na swoją widownię można w sumie dopisać kolejną rzecz. Ale apogeum absurdu mieliśmy w ostatniej walce między Najmanem a Murańskim, czyli po prostu finałem freak fightów, bardziej odklejonego zestawienia nie da się skleić. Panowie w programach przed walką wymieniali się uprzejmościami i wzajemnym szacunkiem. Na ochronkach ty, arcykuro! Ostatnie słowo do Marcina Najmana? Też si. Można było się spodziewać, że po takich programach będą tłuc się do ostatniej kropli krwi. Jednak wiadomo, Najman znajmanił kolejną walkę z rzędu i został znokautowany przez Murańskiego w 48 sekundzie. No co, no przynajmniej Marcin ma kolejny srebrny medal do kolekcji. Po upadku zaczął zgłaszać, że dostał palcem w oko, jednak na powtórce tego nie widać. Dzień po gali potężny Najman wstawił na Twittera filmik z jakiegoś szpitala, gdzie dalej broni się, że został mu włożony palec w oko. Kontuzja oka, której doznałem wczoraj w walce, nie pozwoliła mi kontynuować tego pojedynku z uwagi na to, że ja w tamtym momencie nie widziałem kompletnie nic na to oko. Jednak ludzie wyśmiali jego tłumaczenia. Kuźwa, nie da się tego wytłumaczyć. Wydaje mi się, że Najman perfekcyjnie goli federację na kasę. Wychodzi na kilka sekund, wykłada się na deski, a przelew na drugi dzień i tak się zgadza. Chwilę po zakończeniu wydarzenia Cloud wstawiło na swojego YouTube'a wywiad z Muranem, gdzie stwierdzili, że musieli zakończyć transmisję, ponieważ na trybunach były zamieszki pomiędzy widzami obydwu panów. Niestety musieliśmy przerwać galę ze względu. Co, a bojówki swoje mają, czy co? Będą na bardzo brutalne starcia na trybunach, prawdopodobnie między zwolennikami pana Jacka Murańskiego a Marcina Najmana. Dawniej słyszałem cieńszej wymówki i już widzę, jak te bojówki Murana i Najmana między sobą się biją. Po prostu Legia Cudzoziemska przyjechała wyjaśnić ekipę Najmana. Ciężko jest mi sobie wyobrazić to, że widownia tych panów jest tak oddana swoim idolom, że po prostu bili się między sobą. A Pawłowskiemu w komentarzach mocno oberwało się za taki obrót spraw. Brak szacunku dla zawodnika i patrzcie, co ty tam odje... na końcu. Arkadiusz czas antenowy Pawłowski. Wiadomo, że nie była to decyzja Pawłowskiego, tylko kazali mu tak zrobić, ale pozostawiło to na pewno duży niesmak wśród widzów. Dziwna była ta gala, mam po niej wielki niedosyt, ale napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie. Cesarz ma swoją armię.